start Bielszczan w lidze okręgowej obiecujący albo piorunujący, co kto woli. Komplet punktów po dwóch meczach, 6 oczek i tuzin zdobytych goli. Zacytuję Bartka Kowalczyka, mamy chłodne głowy. To jest tak naprawdę początek ligi, wiadomo, im lepiej się wejdzie w te rozgrywki, tym później z meczu na mecz jest może łatwiej, łapie się ten luz, taki mentalny, pewność siebie i bardzo się cieszę, że tak właśnie wystartowaliśmy. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę większości tych drużyn w naszej lidze do końca nie znamy, nie wiemy co prezentują i być może te najcięższe mecze są wciąż przed nami. Wcześniej nie było nieco zniecierpliwienia, nerwowości, kiedy dwa pierwsze spotkania zostały odwołane? Szczerze mówiąc, to nie. Zaczęliśmy przygotowania w takim terminie, że ten tydzień czy dwa w tą stronę późniejszą to nie zrobiły nam aż tak dużej różnicy, a nawet wręcz przeciwnie, pozwoliły nam na taką treningową pracę, na zgrywanie chłopaków, którzy dołączyli do nas, czyli mówię tutaj o roczniku 2003. Także nam wydaje się, wyszło to na dobre. Rezultaty spotkań z Tychy oraz LKS-em Wisła Wielka dość zbliżone, ale składy całkiem różne w tym niedzielnym spotkaniu i środowej konfrontacji. No takie było moje marzenie, żeby właśnie te spotkania dosyć szybko się układały na naszą korzyść, po naszej myśli szły, żebym właśnie mógł jak najszybciej dokonywać rotacji, ponieważ harmonogram gier mamy można powiedzieć zabójczy. Widzę właśnie te przełożone mecze, wkradają nam się środy plus środy pucharowe, także tego grania jest cała masa, a już w najbliższą niedzielę rozgrywki rozpoczynają też juniorzy starsi, także ta kadra, którą dysponuję, będzie węższa. Tym bardziej zależy mi właśnie na szybkich rotacjach, żeby w tym cyklu grania co 3 dni no mieć po prostu tych zawodników cały czas w dobrej formie, w dobrej dyspozycji, w dobrym zdrowiu, tym bardziej przy takiej aurze pogodowej jest to bardzo ważne. Wiem, że się na mnie troszeczkę złoszczą ci zawodnicy, którzy zostają zmieniani tak szybko, ale staram się im tu tłumaczyć właśnie to, że ja muszę myśleć też o każdym kolejnym meczu, a nie tylko o tym, który się rozgrywa teraz i tym lepiej, że zdobywamy te bramki dosyć szybko i mogę tych rotacji dokonać i zachować im siły, bo liga będzie długa. Wartością dodaną tego spotkania środowego był fakt, że wszystkie gole zdobyli zawodnicy z trzecioligowej kadry. No tak, są to w większości nasi tak czy siak wychowankowie, więc tylko się cieszyć. Młodzi chłopcy mają teraz przerwę w sobotę w trzeciej lidze, mogli wystąpić znowu do swojego doświadczenia, doliczyć kolejne boiskowe minuty i po to jesteśmy też właśnie drużyną rezerw, żeby ci nasi chłopcy mogli jak najwięcej grać.